Dzień dobry, nazywam się Volkmar Brandt i pracuję w firmie Baltic Agrar na wyspie Rugia. Właśnie trwają u nas żniwa. Prowadzimy gospodarstwo rolne na wyspie. Zdecydowaliśmy się na kombajn X9, aby zwiększyć wydajność pracy podczas żniw i optymalnie wykorzystać dzień roboczy. Ze względu na ograniczone okno czasowe podczas dnia, musimy w ciągu kilku godzin obrobić stosunkowo duży obszar, abyśmy mogli zebrać nasze plony. Jakość omłotu w kombajnie X9 jest dla nas bardzo satysfakcjonująca. Pozwala nam uzyskać stosunkowo wysoką wydajność przy niewielkiej ilości uszkodzonych ziaren i małych stratach. Zużycie paliwa przez maszyny jest bardzo przekonujące. Obecnie zużywamy znacznie mniej paliwa na hektar w porównaniu ze zużyciem przy naszym poprzednim kombajnie. Mocne strony kombajnu X9 z zespołem żniwnym HDX to po pierwsze równomierny przepływ materiału do maszyny, a po drugie pozostawianie bardzo równego ścierniska dostosowanego do ukształtowania terenu. Możemy bardzo precyzyjnie ciąć uprawy i równie precyzyjnie prowadzić materiał roślinny wewnątrz maszyny. Możemy też stosunkowo łatwo przygotować kombajn do pracy, a ponieważ regulacje są wykonywane automatycznie, maszyna generuje bardzo małe straty, osiągając jednocześnie wysoką wydajność. Nazywam się Simon Pulverman. Również pracuję w Baltic Agrar i jestem tu kierownikiem operacyjnym. Obecnie jestem odpowiedzialny za wszystkie nasze kombajny. Dziś młócimy pszenicę. W naszej firmie zarówno kierownicy operacyjni, jak i pracownicy korzystają z JD Link. Dzięki temu możemy szybko uzyskać podgląd maszyn i ich wydajności w czasie rzeczywistym, co jest szczególnie przydatne, jeśli chodzi o koordynację transportu i logistyki. Intensywnie korzystamy z Operations Center, przede wszystkim dlatego, że wiedza o zarejestrowanym plonie zebranym przez kombajn daje nam dość dokładny obraz wielkości zbiorów na poszczególnych obszarach pola. Następnie możemy wykorzystać te informacje jako część składową naszych map zabiegów agrotechnicznych i dostosować wymagania w zakresie nawozów, zwalczania szkodników, a nawet wapnowania. Pierwsze dni omłotu pokazały, że nasza decyzja jak dotąd nie była błędna. Maszyny zapewniają bardzo wysoką wydajność. W tej chwili nie mamy problemów związanych z omłotem, borykamy się jednak z logistyką i magazynowaniem ziarna. Obecnie kombajny w pełni spełniają nasze oczekiwania.